Bestsellery Empiku 2022. Krzysztof Zalewski kpi z polityków. Nawet zarapował. Przemysław Czarnek oberwał. Podczas gali bestsellerów Empiku nie zabrakło szpil w stronę rządzących. Krzysztof Zalewski, zapowiadając jedną z kategorii, postanowił zakpić z ministra edukacji. Nieźle mu się oberwało. 7 lutego odbyła się gala bestsellerów Empiku 2022. W kategorii muzyka statuetki wręczyli Krzysztof Zalewski i Margaret. Artyści wywołali na scenę Sana, która została wyróżniona za najlepszy album, a następnie zgrabnie przeszli do muzyków hip-hopowe wychowanie. Padł zaskakujący freestyle. Bestsellery Empiku 2022. Krzysztof Zalewski uderza w ministra edukacji. Zapowiadając zwycięzców z kategorii hip-hopowej, Krzysztof Zalewski puścił wodze fantazji i zaczął rapować. Padły między innymi teksty dotyczące wyglądu ministra edukacji Przemysława Czarnka. Czas na bity tłuste niczym buzia ministra edukacji oraz dobry przekaz leci, czyli przed państwem oni, szermierze słowa, prestidigitatorzy, czarodzieje słowni, żonglerzy, czyli Marcin Prokop, nie, raperzy i hip-hopowcy, rapował na poczekaniu Krzysztof Zalewski. Następnie głos zabrała Margaret. Dalej było tylko mocniej. Co może być lepsze od dobrej muzy na płycie? Pytała Margaret. Piosenkarz, odpowiadając na pytanie, nawiązał do afery dotyczącej konkursu, który został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podzieliło wówczas 40 milionów między 42 organizacjami. TVN24 ujawniało, że pieniądze otrzymały instytucje związane z PiS emerytowany. Willa na Żoliborzu od kolegi ministra, dodał. Trzeba przyznać, że Krzysztof Zalewski wykazał się niezłą kreatywnością. Więcej newsów z gali bestsellerów Empiku przeczytasz na stronie głównej gazeta.pl.